W dzisiejszym odcinku po raz pierwszy w życiu zagram w Blox Fruits, czyli najpopularniejszą grę na Roblox. Na samym starcie musimy wybrać drużynę, niech będą to piraci. Dołączamy i pierwsze co robię, to biegnę po questa. Zniszcz 5 bandytów? No dobra. Pierwszy, drugi, wydałoby się wpisać jakieś kody promocyjne. No i teraz od razu lepiej, razy 2 boost na ponad godzinkę, wykorzystajmy to. Wracam do niszczenia bandytów. Trzeci, czwarty, piąty. Mamy 18 punktów do wydania na umiejętności, lecimy full w mele. Powtórzmy questa z bandytami jeszcze raz. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Wydajmy kolejne 9 punktów w mele. Pojawiły nam się jakieś czerwone wykrzykniki obok kompasu. Znajdź NPC w dżungli? No dobra, lecimy. W tym momencie kupuję łódkę, by szybciej pływać po wodzie. No dobra, wybiorę jednak tam za darmo. Witam was bardzo serdecznie na drugiej mapie, jaką jest dżungla. Biegniemy do NPC po kolejne questy. Pokonaj 6 małp. No dobra, jazda z nimi. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. 6 punktów ładujemy w defense, by mieć więcej HP, bo jestem bardzo squishy. Tym razem 8 goryli do pokonania. Już trudniej, ale do zrobienia. Został nam tylko Gorilla King. Pokonajmy go. Wszystko spoko, tylko czemu go tutaj nie ma? Powinien być. Tutaj w domku na drzewie znalazłem jakąś skrzynkę ze złotem. O, pojawił się. Tylko jakiś typo próbuje mi go zabrać. Oddaj go, nubie. Szybka potyczka z królem goryli. Fajnie, że mi chłopek pomaga. Wow, ile level upów. 12 punktów ładujemy w mele i 4 w defense. Szybkie dobijanie 30 poziomu. Dobra, teraz solo chcę pokonać tego króla goryli bez pomocy nikogo. Może mistrzem walki nie jestem, ale udało się go pokonać. I od razu płyniemy łódką na kolejną wyspę. Wyspa trzecia, wioska piratów. No i procedura standardowa, pokonaj 8 piratów. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Klepię szybki zakup dual katana za 12 tysięcy dolarów. Mam bardzo małe obrażenia, trzeba coś z tym zrobić. W tym miejscu postanowiłem wykorzystać kod na reset wszystkich statystyk i z mele zamieniam je na sword i będę bił teraz katanami. No i teraz od razu dużo więcej i szybciej bije. Super zmiana. Szybkie pokonanie 8 piratów. Udało się bez problemu. Teraz kolejne wyzwanie. Bierzemy wyzwanie pokonaj 8 brutusów. No dobra. Dobra, stop. Jak widzicie, aktualnie zmieniła się grafika w grze i zostanie ona tak do końca odcinka. Są to ustawienia low i przyjemnie mi się tak gra. Mam już 109 poziom sworda. Obrażenia są potężne. Teraz więcej defa. Powtarzamy czynność pokonując 8 brutusów. Biłem 50 poziom postaci, ale nadal nie mogę zrobić ostatniego questa. Szkoda. Dopiero na 55 levelu będę mógł pokonać Bobiego. Taki boss się nazywa Bobby. No to co? Mi pozostało. Jeszcze raz brutusów leję. No i mam to. Udało się wbić 55 poziom. Możemy podjąć Bobiego. Bobby mnie pokonał. Jestem tragiczny. Ale uznałem za punkt honoru go pokonanie, więc podejmuję go jeszcze raz. Pyk i Bobby pokonany za drugim podejściem. Nie było wcale tak trudno i 90 tysięcy expa wpadło. Szybkie rozdysponowanie kolejnych punktów. Łódka kupiona i śmigamy na kolejną wyspę. Zobaczymy, co nas teraz będzie czekało. W oddali widać piaski pustynne. Czy będą to pustynni najemnicy? Pokonaj 8 bandytów, łatwizna. W tym momencie odkryłem, że mogę być więcej niż jednego przeciwnika naraz po godzinie grania. Poszło dosyć szybko i łatwo, więc powtórzmy to. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. 70 poziom dobity, ale potrzebuję 75 poziomu do pokonania 6 pustynnych oficerów. Wracamy. Kolejna ekipa rozwalona, 73 poziom, trzeba to zrobić jeszcze raz. No i mamy to, 75 poziom. Przyjmujemy questa na oficerów. Tego co widzę, na tej mapie nie ma głównego bossa ani sklepu, dziwne. Oficerowie tchórze ukryli się na małej wysepce między blokami, niesamowite. Szybka prowokacja wszystkich z nich i walka z nimi. Pokonani bez problemu, 79 poziom, lecimy to powtórzyć. Rozwalenie znowu ciekawe, ile jeszcze będę musiał ich razy pokonać, by się stąd wydostać. Po raz trzeci, 84 level i prawie 58 tysięcy na koncie. Po raz czwarty. Po raz piąty, 89 level i prawie 70 tysięcy gotówki. Trzeba przedłużyć razy 2 boosta, bo wciągnęła mnie ta gra. I tyk, kolejne 40 minut. Oficerowie pokonani po raz szósty i możemy nareszcie wynosić się z tej pustynnej pustyni. Przeklętej pustyni. Yeah.
zimowa wyspa, zobaczmy co się na niej dzieje. Zróbmy sobie zakupmy i kupmy potrójną katanę. Pokonaj 7 śnieżnych bandytów, da się zrobić. Szybko się z tym uporałem i wbiłem 94 poziom. Zróbmy to jeszcze raz. Niestety, muszę się tutaj przyznać, pokonali mnie. Zadanie wykonane, ale musimy je powtórzyć, by wbić setny poziom. I mamy to, udało się wbić setny poziom, mam nowego questa. Teraz trzeba pokonać 8 bałwanów. Te bałwany stawiają największy opór do tej pory. Zmieniam katanę z potrójnej na podwójną, ponieważ potrójna posiada co czwarty auto-atak, dasz do przodu i mi to bardzo przeszkadza. Po długiej walce i kilku śmierciach bałwany pokonane. Niestety trzeba to zrobić jeszcze raz. Udało się to zrobić bez wywrotki i został nam tylko boss Yeti do pokonania. Zobaczmy jaki jest silny. Ma on dokładnie takie same animacje jak król goryl w dżungli. Za pierwszym razem udało mi się go pokonać. Wszystkie swoje punkty wrzucam w sword i defense, jak widzicie. Brakuje mi poziomu, więc lecę rozwalić bałwany i jeszcze raz Yetiego. Po 3 minutach walki z Yetim nareszcie go pokonuję. Niestety znowu muszę się męczyć z bałwanami. 8 pokonanych, 119 level dobity. Pokonajmy po raz ostatni pana Yeti. Pokonany, 123 level dobity. Punkty wrzucamy standardowo. Zobaczyłem, że w ścianie jest ukryta jaskinia, no to muszę tam przecież wejść. Jakiś ziołek sprzedaje umiejętności. To kupię to, na co mnie stać i uciekam stąd. Kupuję łódkę i uciekam na kolejną wyspę. Chyba na starcie pokonać 8 oficerów? No dobra. Zostali pokonani dosyć łatwo i dobity 127 poziom. Level nadal za niski, zróbmy to jeszcze raz. Jest ich bardzo dużo, więc szybko się robi te questy. Level dobity, więc pokonajmy bossa. Admirał pokonany, 137 level wbity i oddał mi swój płaszcz. W czasie, kiedy następny admirał będzie się odradzał, pokonam szybko 8 oficerów. Zadanie wykonane, 145 poziom wbity. Zróbmy to jeszcze raz, by admirała nie ma. Zrobione, pokonajmy bossa. Udało nam się go pokonać, 152 poziom dobity, więc można uciekać z tej wyspy. Nie podobała mi się. Mamy prawie 700 metrów do następnej wyspy, bardzo daleko. Szybki przystanek w dżungli, tak, byliśmy już tutaj, ponieważ chcę kupić swojego pierwszego fruta. No i kupujemy, zobaczymy co nam wypadnie. Chop, hop, nie wiem jak się to czyta, podobno jest to słabe, więc nie będę tego używał. No i jesteśmy na kolejnej wyspie. Ta wygląda bardzo fajnie. Trzeba wykonać 7 bandytów? No dobra. Następny miecz kosztuje 400 tysięcy dolarów. Bardzo drogo. Bandyci pokonani, 155 level dobity. Znowu muszę iść na tą górę po questa. Znowu pokonałem bandytów. Bardzo łatwi oni są. Mam jeszcze tylko 3 minuty podwójnego expa, więc wykorzystam go i pokonam ich po raz trzeci. Zadanie wykonane, 162 poziom dobity. I z takim levelem zakończymy dzisiejszą przygodę i misję w Bloxfroid. 2 godziny grindowania. Mam nadzieję, że nie poszły na marne.